trzy winyle. Trzy winyle. Socjalistów, ołówek maszty mam ja. Narysuj mi na świat, namaluj mi słońce i morze, swoją miłość i kokosowy orzech. Ameryka, polityka, rewolucja na polucjach. Nowa miłość atomowa, nowa jakość wywrotowa. Demagogia, biurokracja, alternatywa. To co stare odrzucamy, nowy świat zaczarowany. Nowa scena odlotowa, nasza młodzież i kultura, alienacja i obskura. Cześć, z tej strony Bajer i audycja Trzy winyle w Radiu Ostrowiec. Dzisiaj jubileuszowe 25. wydanie audycji. Próbowałem was dotąd przyzwyczaić, że płyty, które przyniosę, coś łączy, a longplaye dzisiejsze? Trzy płyty, które mam ze sobą, to zaczarowany ołówek wydany po upływie wielu lat od rozwiązania zespołu. LP wydane przez No Pasaran Records w roku 2016 w liczbie 108 egzemplarzy. Następną jest Nadzór, również z limitowanej edycji, tym razem 140 sztuk. Płyta pod tytułem Your Tolerance is Shit If You Don't Try to Understand Us. A kolejna? Ostatni czarny krążek to zespół WC na długogrającej płycie zatytułowanej po prostu Archiwum. Wszystko od czapy, żadnego elementu wspólnego, a może jednak coś je łączy, to zapał i miłość, a miłość, tak jak i punk rock, niejedno ma imię. To może być miłość do grania, poznawania, miłość spełniona lub platoniczna. Zapraszam do audycji i wysłuchania kolejnej piosenki. Zaczarowany ołówek, polskie tango. Spotykam dziewczynę, która tej nocy
dziewczyna, która tej nocy zostanie prostytutką. A gdy idę ulicą, tak wielu mijam ludzi, tak wiele mijam twarzy pochylonych butą. Gdy mijam latarnię, spotykam dziewczynę, która tej nocy zostanie prostytutką. To ulice, polskie ulice. Cieszę się, że na tym winylu znalazły się nie tylko piosenki, które zazwyczaj znamy z wielokrotnie przegrywanych kaset, ale mamy tu mieszankę styli. Takim przykładem była też ta piosenka Wysłuchana. A jaką muzykę grał Zaczarowany Ołówek? Była to mieszanka rockabilly, rock'n'rolla i punk rocka, sami zaś określali ją jako psychobilly. Co by tu nie mówić, to ekipa tego zespołu była przede wszystkim chuliganami zafascynowanymi bandyckim rock'n'rollem i kulturą bitników. Chuliganami, ale z drugiej strony Rafał Maciąg, wokalista zespołu i autor tekstów, zanim cokolwiek zagrał na koncertach, pytał o opinię swoją mamę. Mama też projektowała mu i szyła ubrania, stylizowała fryzury. Pewnego razu powiedziała, że gdyby była młodsza, też byłaby punkiem. Zaczarowany Ołówek, Samochody. Bogatszej tego świata widziałem swego brata, brata rodaka na granicy potęgi gospodarczej tego świata. Widziałem swego brata, brata Polaka. Wyjeżdżają politycy, uciekają urzędnicy, po dolary jadą księża. Robotnicy ulicami Rzymu, ulicami Londynu, nasi bracia rodacy idą do pracy. So
stoją młodzi Polacy, stoją dniami i nocami na ulicach Warszawy. Pod ambasadami, kolanami i łokciami przepychają się pod drzwiami, pod ambasadami, całymi rodzinami. Stoją młodzi Polacy, stoją dniami i nocami na ulicach Warszawy, pod ambasadami, kolanami i łokciami przepychają się od rana, pod ambasadami, całymi rodzinami. Wspomniałem, że dzisiaj mamy jubileuszowe 25. wydanie trzech winyli i z tego to powodu ta audycja będzie nieco dłuższa od dotychczasowych, a może nawet sporo dłuższa. Wracając natomiast do tekstu piosenki, której przed chwilą wysłuchaliśmy, to był właśnie powód rozpadu zespołu. Emigracja. Trzeba czasami podjąć trudne decyzje w życiu. Pozdrawiam przy tej okazji niegdysiejszy kwiat ostrowieckiej młodzieży, miejscowy element, z którym toczyłem wielogodzinne dyskusje. Wyjechaliście za chlebem, miałem do was żal, pretensje, że uciekają najwartościowsi ludzie, nie walczą o naszą małą ojczyznę. Teraz czasami myślę, że mieliście rację. Wokalista Rafał Maciąg powiedział, że muzyka zaczarowanego ołówka jest taka, a nie inna, bo nie umieli grać. Skomentuję to słowami: i dobrze, zaczarowany ołówek krew. Wielkie władzy chcą
pociągnę wątek sprzed piosenki. Przypomina mi się występ wybitnego Andrzeja Poniedzielskiego zatytułowany Pozytywne myślenie negatywne. Zacytuję fragment jego tekstu wplecionego w cover piosenki Leonarda Coena. Portugalski reżyser Manuel de Oliveira, dziś nieżyjący, kiedy miał lat 97, zapytany przez młodą dziennikarkę, czemu mimo tak podeszłego wieku tyle tworzy, reżyseruje, uśmiecha się, odparł. Młodość przychodzi z wiekiem. Podobno ktoś źle to przetłumaczył. I dobrze. Tęskniej za kolejnym dniem, tęskniej tylko z tobą minie cały świat. Zaczarowany ołówek, zielone pola. I choćbym nawet zabrał cię na Colinę, albo na Mazury, miłości naszej nie ocali. Zielone pola i wycieczka w góry. Możemy całą noc na plaży kochać się i zbierać bursztyny miłości naszej nie ocalą. Światło latarni skaczące do zginy. W polach żółte kaczęcie, moje usta wulgarne i brutalne ręce. Na zielonych polach żółte kaczęcie, moje usta. Wspomniałem o rozpadzie zespołu. A co było powodem jego założenia? Była nim nieszczęśliwa miłość. Kto z nas nie był nieszczęśliwie zakochany? Może ktoś jest. Co by nie mówić, w cierpieniu rodzą się rzeczy najbardziej wartościowe. A teraz zaczarowany ołówek dla ciebie. Bardzo się lubimy, lecz gdy ty spotkasz mnie albo ja spotkam ciebie, udajemy nienawiść. Udajemy potem, piszę listy do ciebie z daleka. Piszę listy ze słońca, piszę z nieba, a na drzewa wycinam nożem serca równiutkie. Na domach rysuję serca okrągłutkie, cegłówką albo kawałkiem kredy. Piszę listy, wycinam serca na drzewa. Dwa serca rysuję, czy ty wiesz, że wieczorem ja się onanizuję, a gdy staję codziennie rano.
Moje usta są sine i boleśnie spękane. Ja przez sen cię wołam i mówię twoje imię, a ty oczy masz wiecznie, wiecznie takie zimne. Więc pójdź dziewczyno, umiera serce młode, ja umieram jak kamień rzucony do wody. Tak spójrz dziewczyno, umiera serce młode, ja umieram jak kamień rzucony do wody. Wiecie, że ponoć istnieje coś takiego jak zasada budowania audycji muzycznej. Zaczynamy czadem, a później stopniowo zwalniamy do połowy audycji, by następnie znowu przyspieszyć i zakończyć mocnym akcentem. No, to dzisiaj łamiemy tę zasadę. Zespół, który zaraz usłyszycie, będzie jedynym czadem i to jest właśnie nasz środek trzech winyli. Punk umarł ponoć dawno temu i tak słyszymy przez dziesięciolecia. Od tego są właśnie dziennikarze, żeby tak mówili. To pewnie chwyci. Posłuchajcie bez zapowiedzi. We'll be right back.
miliony kłamstw, miliony kłamstw. W czasach, kiedy byłem jeszcze uczniem podstawówki, albo może już licealistą, chyba Sławomir Gołaszewski, puszczając w radio piosenki Fortu BS, powiedział coś w stylu: gdyby spytać wszystkich tych, którzy dzisiaj wymalowują na murach hasła Punk's Not Dead, co one oznaczają, pewnie by umieli wymienić kilka teraźniejszych zespołów. Natomiast przeszłość? Ta na pewno umarła, bo kto dziś odpowie na pytanie i kto to śpiewa? Już na początku audycji powiedziałem, czego będziemy słuchać, więc nie będę czarował, żebyście tutaj zgadywali. Słuchamy zespołu Nadzór. Jak dotąd puściłem piosenki Manipulacja, a później Mięso. A teraz Nadzór z Kamerą wśród zwierząt.
No to co z tą rewolucją? Tak będziecie siedzieć przy radioodbiornikach, a ja za mikrofonem i będziemy się bawić w kombatanctwo? Pozdrawiam cały zbowit, a teraz nadzór i blokada. Przyniosłem do studia winyla z archiwalnym zapisem zespołu Nadzór, ale słuchamy tej kapeli z płyty CD w kawałkach nagranych na nowo. Wersje winylowe są dla takich maniaków jak ja, a dla was mała manipulacja, sterylny zapis, cyfrowy. Nadzór, chora ambicja. We'll be right back.
Trzy winyle. Trzy winyle. Bądźcie otwarci, nie ograniczajcie się do sztywnych poglądów, które narzucają wam politycy, ale nie dajcie się również weteranom, skostniałym, tak zwanym pankrokowcom. Zamiast tworzyć, poszukiwać, dążyć do rozmaitości, zamknęli ruch w skórzanych kurtkach i glanach, w irokezach i innych agrafkach w uchu. Miałem i ja irokeza kilka razy w życiu. Było to w momentach, kiedy nikt go w Ostrowcu nie nosił. Było mi po prostu żal, brakowało mi różnorodności. Kiedy jednak koledzy go nosili, nie czułem takiej potrzeby. Bardzo mi się podobali wszyscy inni, którzy nie bali się wyjść poza schemat. Zachęcam również do sięgania po różne gatunki muzyczne. A póki co nadzór, utopia. Ciągnąc wątek utopii, co sądzicie o słowie miłość w dzisiejszych czasach? Nie będę wyrażał swojego zdania z chęcią, natomiast teraz zamieniłbym się z wami rolami i został waszym słuchaczem. Nadzór w piosence Sperma.
To była ostatnia, w cudzysłowie, piosenka zespołu Nadzór. Teraz przenosimy się w czasy, w których części z Was pewnie nie było na świecie. Będziemy słuchać zespołu WC z płyty Archiwum. WC, Twoja, Wasza Wojna. Twoja wojna, twoja wojna, wasza wojna, wasza wojna. Szkoda tylko, że nie będzie jutra. Jutro miał być taki piękny dzień. Szkoda tylko, że nie będzie jutra. Jutro miał być taki piękny dzień. Co nam obiecałeś, wszystko co miało nas uszczęśliwić, wszystko co miało się spełnić. Raz, dwa, trzy, cztery. Jaka szkoda, że nie będzie jutra. Można by pomyśleć, że nie wiadomo, czym ten punk jest albo czym był. Bo jak się mają do siebie zespoły Nadzór i Zaczarowany Ołówek? A przecież mamy jeszcze takich artystów jak Janusz Reichel czy Patyczak. WC, My Punk Song. Otwarte umysły, poszukiwania. To teraz WC, nie chcę jeszcze umierać, i WC, wyliczenia. To był tylko krzyk, siła przenocleg. Weź karat swą rękę, słuchaj ostatnią piosenkę. Nie chcę jeszcze umierać, nie chcę jeszcze umierać. Słowa puste i głośne, wszystko takie wyniosłe.
Leciał szupanki w zloty, czołgi i samoloty. A nie chcę jeszcze umierać, nie chcę jeszcze umierać. Myśli idą do nieba, nam potrzeba ich chleba. Bogu duże portrety uśmiechają się. Nie chcę jeszcze umierać, nie chcę jeszcze umierać. Na sprawiedliwość myśli idą do nieba. Nam potrzeba jest chleba. Bogu duże portrety uśmiechają się. Nie chcę jeszcze umierać, nie chcę za was umierać. Kiedyś społeczeństwo nie było gotowe na nadejście całej rewolucji rock'n'rolla, a teraz z jednej strony mamy do czynienia z nadmiernym sileniem się na oryginalność, przekraczanie kolejnych granic. Czasami zastanawiam się, w którą stronę to wszystko poszło. Oglądając telewizję, zaczynam myśleć, że sam jestem tego wszystkim przyczyną. To również moja wina. Sam wpinałem agrafkę w ucho, miałem wymyślne stroje i fryzury, a moje zachowanie bywało prowokacyjne. Chyba wokalista Zaczarowanego Ołówka powiedział, że w dzisiejszych czasach prawdziwym buntem jest bycie dżentelmenem. WC Społeczeństwo. We'll be right back.
milczenia można odejść w pokoju. Każdy umie na rozkaz czekać, skomleć i służyć oczy szczelniej, zamykać, żeby szybciej uwierzyć. Trzeba prosto w okna salę stać, trzeba czołem pokornie bić. Umieć prosto i okna salę stać, umieć czołem pokornie bić. Umieć prosto i okna salę stać, umieć czołem pokornie bić. Umieć prosto i okna salę stać, umieć czołem pokornie bić. Stawiam wiele pytań otwartych, mówiłem o byciu dżentelmenem, a jak się odnajdować w lokalnym świecie powiązań i układów, albo w wielkomiejskim wyścigu szczurów? Tam już nie ma przekraczania granic, a jeśli są, to polegają na czymś całkiem innym. Tam są wszyscy tacy sami, WC, zdyscyplinowany, mały, szary człowiek. We'll be right back.
Teraz będzie trochę historii z przymrużeniem oka oraz coś o młodej generacji. Kiedyś młodej. A jak wygląda młoda generacja dziś? Czy najdalsze wypady odbywają się spod klatki do następnej klatki bloku? A te krytykowane zachowania establishmentu, o których zaraz będzie, są niewinne w porównaniu do tego, co się dzieje teraz na świecie, przepraszam, w świecie rozrywki. Z chęcią posłuchałbym audycji młodych, niech nie czują się izolowani. Na nich się nie zarobi, bo kogo interesuje czas reklamowy przed audycją poświęconą ludziom albo dla ludzi, których nie stać na wiele albo na nic. A młodzież zawsze ma dużo do powiedzenia, mówi o rzeczach ważnych i mądrych. Nie chcemy tego przyznawać i słuchać, bo jej słowa bywają mocnym policzkiem wymierzonym w naszą japę. Póki co siedzę więc tu ja. W latach 80. Deserter śpiewał: 40-letnia młodzież znowu atakuje, straszy z list przebojów, oszukać nas próbuje. A radio? Dawno temu Róże Europy śpiewały, że radio powinno być dla gówniarzy. Póki co zapominamy o tym i słuchamy 30-letnich nagrań z czasów jak szare fotografie. WC Czerwone Spódnice oraz WC Młoda Generacja. Te opolskie dziury, wielkie baranice, kazały se położyć czerwone spódnice. Cialala, 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 cialala. Czerwone spódnice, bardzo polityczne, bawimy się wspólnie, panie proszą panów, a jutro rozdają kartki na mięso. Ty przebrałeś się, nikt nie pozna cię, znowu szafa gra, generacja dwa. Moda, moda, generacja, moda, moda, generacja, moda, moda, generacja. Znowu sobą być, nie rozumiesz nic. W kółko z tych kłam, sylwiny robisz mal. Moda, moda, generacja, moda, moda, generacja, moda, moda, generacja. Mimo swych 100 lat, on dla ciebie gra. I wciąż gniewa się, gdy tu z tobą jest. Moda, moda, generacja, moda, moda, generacja, moda, moda, generacja. Trzy paluszki złoś, kochaj albo burz. Hołdy zgniewa się i pieniążku chce. Moda, moda, generacja, moda, moda, generacja, moda, moda, generacja. Wróć Zbyszek do nas. Generacja, generacja, generacja. Jestem! Niestety musiało być dużo cenzury. A ja tu dalej siedzę i się wymądrzam. Prowadzę jednostronne rozmowy. Nie czytam dzisiaj waszych komentarzy na Facebooku. Powiem jedno. Chyba wszyscy nie lubimy ludzi, którzy uważają się za najmądrzejszych. A więc WC Rozmowa. Kto jest faszysta, kto przyjaciel, a kto wróg? Powiedz, kto to pacyfista i kto nie ma krzywych nóg?
powiem, co to jest ambicja i co znaczy słowo szpan. Powiedz, bo ja nie wiem tego sam. Powiedz, bo ja nie wiem tego sam. Czemu tutaj jest tak duszno, że oddychać nie ma czym? Po co robić coś wbrew sobie? Po co czyjeś rolę grać? Niby wszystko takie proste, a ja wciąż obiekt nie mam. Co mam robić? Co mam mówić? Powiedz, bo już nie wiem sam. Co mam robić? Co mam mówić? Powiedz, bo już nie wiem sam. Powiedz wreszcie coś swojego, bo sloganów mam już dość. Powiedz wreszcie coś mądrego, ty podobno wszystko wiesz. Znów pogoda, znów przykłady, nie chcę słuchać. Nie mów, cześć, nie już nie mów do mnie nic. 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 A teraz piosenka w wersji, której nie znajdziemy na płycie CD, jest tylko na long playu. No, ale zawsze możecie ją ukraść z neta. Utwór można interpretować różnie. Może to być kontynuacja społeczeństwa albo zdyscyplinowanego szarego człowieka. Tym razem jednak nie będę go komentował. Każdy musi myśleć sam. Przynajmniej powinien. WC... Masturbacja.
Zbliżamy się do końca audycji. Trzy winyle w tym wydaniu. Można powiedzieć wiele, nie mówiąc kiedy zespół powstał, sprzed ilu dziesięcioleci są nagrania i skąd w ogóle kapela pochodziła. Zaczarowany Ołówek powstał w 1986 roku w Stalowej Woli, grywał w Jarocinie. I co z tego? Nadzór został założony w maju 1985 roku w Oświęcimiu, a wyidealizowana Ciemność, czyli zespół WC, pochodzi z pomorskiego miastka i gra z przerwami do tej pory od roku 1981. Na zakończenie przygotowałem dla Was jeszcze jeden utwór zespołu WC i znowu nie poleci z long playa, a z płyty CD, bo akurat bardziej mi się podoba wersja na niej zamieszczona. Będzie to kawałek zatytułowany Łazienka. To była ostatnia audycja z moim udziałem. Drodzy słuchacze, jesteście moją niesamowitą przygodą. Dziękuję Wam za to. Tę audycję dedykuję Wam i może pewnej kobiecie, która o tym nawet nie wie. Jesteście moją miłością. Dobranoc Wam, towarzysze z drugiej strony. WC Łazienka. Czas już czas.
trzy winyle. Trzy winyle.